finał, na który czekaliśmy. Finał tych rozgrywek, potwierdzenie tego, że przez ten czas robiliśmy coś specjalnego. Bardzo przewrotny był ten rok, powiedziałbym rok cały. Zaczynając od meczu z Krakowią, który przegraliśmy u siebie 1-0. Kończymy na meczu z Krakowią, czyli pełny finał, pełna szansa do rewanżu i takie 1-0 by nam wystarczyło dzisiaj do tego, żeby grać w puchar. Dla Krakowi to jest mecz o trzecie miejsce. Dla Lechii niestety nie może w przyszłym sezonie się uda. Jeżeli chodzi o trofeum oryginał, na pewno trafi do mistrza Polski. A jeżeli chodzi o srebrnych i brązowych medalistów, mamy odpowiednie liczby, odpowiednie komplety dla każdego. My tych ważnych meczy w tej rundzie mieliśmy bardzo, bardzo dużo. Praktycznie każdy mecz kolejny jest dla nas tym ostatnim, tym najważniejszym, bo tak było walka o ósemkę. Teraz jest tak samo o puchary. Mamy tak doświadczony zespół, tak dobrych piłkarzy, że ta presja na pewno im nie przeszkodzi. Wydaje mi się, że tutaj będzie najlepszy mecz, powiem szczerze, między Krakowią a Lechią, ponieważ i Krakowia, i Lechia gra bardzo widowiskowo w piłkę, miło się to ogląda. Jest dzisiaj lekki smaczek, bo oba zespoły grają o coś, jest to ostatnia prosta finisz Ekstraklasy, więc tutaj spodziewam się najbardziej efektownego meczu i wielu goli. Wiem, jaka ranga jest tego spotkania i chcieliśmy być tutaj z drużyną i dzisiaj rano właśnie z Marko czy z Piotrkiem ruszyliśmy Pendolino i jesteśmy razem z drużyną, z tego, z czego się bardzo cieszymy. Bo jeżeli zagramy tak jak ostatnio z Legią, to tutaj z Krakowią wygramy i mam nadzieję, że tak będzie. Na pewno zapowiada się ciekawe, otwarte spotkanie, bo myślę, że Krakowie również nie będzie chciała w tym spotkaniu tylko i wyłącznie bronić. Jedziemy tam po 3 punkty, no i nikt gdzieś tam nie myśli o niczym innym, jak tylko przywiezienie kompletu punktów z Krakowa i ucieszy ten fanów. Bardzo chcieliśmy w tej ostatniej kolejce grać taki mecz, żeby to wszystko zależało od nas. Mamy 2 punkty straty, musimy tutaj wygrać. Remis nas nie zadowala. Zespół nastawiony bojowo, wiemy po co żeśmy przyjechali, a jak będzie, zobaczymy. No. Kto dzisiaj wygra mecz? Lechia! 3-1 dla nas. Wynik oczywisty, wygramy 2-0. Kto dzisiaj wygra mecz? Lechia! Nam tego, co nas cechowało przez ostatnie tygodnie, czyli tej determinacji i wiary w to, że możemy wygrać ten mecz.
Dziękuję za ten sezon kibicom, bo wiem o tym, że on był dla nich bardzo trudny. Wiem, że wielu kibiców jest też rozczarowanych tym, że niestety w tym roku nie zagramy w europejskich pucharach. Ja również jestem rozczarowany. Mam nadzieję, że kolejny sezon będzie dużo lepszy.